Obczajcie to. Moje ryby mają pełne ARGB. Ale Patken, zabijasz ryby! One nie mogą mieć ARGB! Co ty robisz? Mój Boże, co to się porobiło? Ja już nie wiem. Ja myślałem, że wszystko robię dobrze, a tu się okazuje, że moje podświetlenie ARGB mogło spowodować depresję u moich rybek. Spokojnie, mam na to rozwiązanie. Mianowicie LEDi Tube od AquaL. Ma on tryb dzienny, tryb wieczorny oraz tryb nocny. Wygląda o tak. I dziś przetestujemy, czy jest on lepszy od mojego ARGB, którego zrobiłem samemu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobiłem podświetlenie samemu, to linka macie w opisie. Serdecznie zapraszam. Rozwiązanie, które tutaj widzicie, nawet nie mieści mi się w kadrze, ponieważ jest to naprawdę długa lampa. Świecąca 620 lumenami. 7 watów pobiera, więc malutko. Tutaj macie jej parametry, 7000K, 120 stopni świecenia światła. Oczywiście standardowa wtyczka EU. Posiada ona 3 tryby pracy, dzienny, wieczorny oraz nocny. Otwórzmy zatem to maleństwo i zobaczmy, jak się prezentuje oraz jak działa. W zestawie mamy tubę szklaną z przełącznikiem i wtyczką EU oraz instrukcję obsługi, której nikt nie czyta. Sam kabel ma długość około 2 metrów, jest giętki. Sam przełącznik jest ogromny i paskudny, strasznie mi się nie podoba. No ale trudno, jak jest, może kiedyś go zmienię. A tuba? Tuba szklana. W środku mamy diody zimne oraz diody niebieskie. Tutaj jest moje akwarium, w którym zamontowałem podświetlenie ARGB. A tutaj jest gniazdko, dzięki któremu sprawdzimy, jak to cudeńko świeci. Ty, dobrze daje. Zobaczcie sami. Pyk. Pyk. Bardzo jasne światło, bardzo. Pyk, pyk. A jak się zmienia tryby? Właśnie tak, przełączając. Pierwszy tryb. Drugi tryb, trzeci tryb, no i ta cała filozofia. Wyłączam. Pierwsze, co się najbardziej rzuca w oczy, to fakt, że moje podświetlenie to jest max w kolorze białym. Maksymalna jasność. Natomiast jak włączymy to, to różnica jest ogromna. Światło jest bardzo, bardzo jasne. Jest go dużo więcej, jest dużo mocniejsze. Podświetlenie niebieskie u mnie wygląda tak. I co najlepsze, jasnością można sterować. Możemy mi zrobić naprawdę ciemno albo jaśniej. A lampa to jest jej światło niebieskie. W sumie podobne do mojego. Tak wygląda bez, a tak wygląda z. W takim razie odpinamy moje podświetlenie i ściągamy całą górę. Sam demontaż dziecinnie prosty. Wypychamy do góry jedno oraz drugie, a kabelek zabieramy. A montaż nowej Patken, czy to coś skomplikowanego? Nie, przyjaciele. Jest to genialnie proste. Poradnik. Przekładamy. Karate. Pum. Nieważne. Pyk. Pyk. I gotowe. To jest tak naprawdę wszystko. Idziemy testować. Witajcie, rybunie. Czy chcielibyście nowe podświetlenie? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale ja wiem, oczywiście, że chcecie, przynajmniej na potrzeby filmu. Później się zobacz. Montujemy górę. Pięknie. Kabel do gniazdka, a teraz włącznik. Wow! Ale tu jasno. Zgaśmy więc i włączmy tryb wieczorny. A, no tak, zapomniałem. Wiecie, jak działa tryb wieczorny? Tryb wieczorny działa w ten sposób, że zapala zarówno diody białe na maks jasności oraz diody niebieskie. Co jest głupie, ponieważ w trybie wieczornym chodzi o to, żeby to światło było takie mniej więcej. Trudno. Tak stworzyli specjaliści, więc na pewno wiedzą lepiej ode mnie. Ja się nie wypowiadam. Gasimy i tryb trzeci. Niebieski. Zgaśmy więc oświetlenie i powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. Kolor niebieski jest naprawdę bardzo ładny. Jest przejrzysty, a rybki mam nadzieję, że z tego koloru są zadowolone. Bynajmniej nic nie mówią, więc chyba jest okej. Okay. Teraz zgaśmy jeszcze raz. I włączmy tryb dzienny. Ja was przepraszam, rybki, ja wiem, że w tym momencie wy już nie wiecie, co się dzieje. Raz jest dzień, raz jest noc, o co chodzi? Ale spokojnie, to już prawie koniec. A samo podświetlenie dzienne jest naprawdę bardzo ładne. Widzę, że na filmiku woda wydaje się być strasznie mętna, ale może zmienię troszkę parametry, żebyście zobaczyli, że tak nie jest. Woda wygląda naprawdę o tak, jest krystalicznie czysta. Natomiast mój telefon tak dobiera parametry.
czemu? Ale patrzcie, śliczniutkie. Jestem naprawdę zadowolony. Reasumując, czy polecam tę lampę? W sumie to tak. Tryb ten średnio nocny, ten taki wieczorny jest dziwny. Natomiast tryb dzienny to jest piękne światło, czyściutkie, a tryb nocny nie razi w oczy i jest bardzo w porządku. Klasa wodoszczelności jest, więc zestaw się nie zaleje. Światło jest ładne, czyste, nie mam się tutaj do czego przyczepić. Natomiast pamiętajcie, w zestawie jest tylko i wyłącznie szklana tuba z podświetleniem i kablem. Nie ma żadnego zestawu montażowego. Więc jeżeli chcielibyście zamontować to do akwarium, które na przykład jest inne niż moje, czyli nie posiada oryginalnego miejsca na podświetlenie takie w kształcie tuby, to musicie się zaopatrzyć w akcesoryjny zestaw montażowy. Pamiętajcie o tym. Bo szkoda byłoby, żebyście sobie zakupili tę tubę, byli szczęśliwymi posiadaczami, no i się okazało, że tego nie zamontujecie, ponieważ zestawu montażowego brak. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!